witamy, nowy dzionek, poniedziałek, zaczynamy tydzień. No wiadomo, od czego trzeba zacząć, od kawki. Onego? Czek? We can drive. Good morning, sir. Good morning. Sponge, yeah, to not punching legs with the table, no? Mają takie gąbki poukładane, żeby sobie kola nie poobijać o stół. Cool. Yeah. No, it's okay. It's okay, it's okay. Yeah, no problem. No, jak widać, że jeszcze ten, obsługa. Tutaj mu się wylało, wiecie, ta pianka mu wyszła i lepiej jakby zostawił tą piankę, niż próbował wycierać. Ona tak fajnie się tak spłynęła w dwóch miejscach i to wyglądało bardziej apetycznie i lepsze do zdjęcia, ale on się tak przejął i tak po prostu zepsuł to, zmarnował. Bo jakby tak podał, to by wyglądało, że tak musi być, że to tak wygląda, taki design. Ale ze względu na to, że zaczął czyścić, to macie takie smugi, wiecie, tłuste i tak dalej, wiecie. I nie za bardzo to wygląda. How you like your cold brew? They put the ice like this. Big. Mm-hmm. Coffee ice. No dobra, muszę zepsuć, ładnie to wygląda, w dwóch kolorach. How is your testy? It's okay, yeah. Yeah. Ja tutaj. Thing you have to be drink with the mouth. Tasty. They have good recipe. Yeah. This, no? Ah, it was coconut water. Yeah. It's not necessary. Very citrus. Mm? Mm-hmm. You have to wait until it's not nice. Dostawić nową wodę butelki. Jak tu wchodził, to się odbił od ramy drzwi, tak? Od framy się tylko tak odbił. Mało nie poleciał na krzesło, tak bardzo mu zależało, żeby tu zrobić dobry serwis. Także czasami trzeba trochę spokojnie. Jak za bardzo się starasz, to masz za duży stres i potem jeszcze gorzej wszystko wychodzi, niż byś chciał. Także czasami trzeba mieć dystans do tego, co się robi. Pomalutku i będzie dobrze. Dobra, zaczynamy dzionek. Posiedzimy, zrobimy sobie jakiś plan, co dalej robić i jak. Jakoś to będzie. Człowiek się obudził, lepiej się czuje, może śmigać. Na śniadanko oczywiście. Idziemy coś znaleźć do jedzenia. Tutaj mają tą taką popularną operę. Ale chyba raczej na koncert się nie wybierzemy. Przynajmniej nie tym razem. Ale wiadomość. Kurde, z górnej półki. No i tak na kamerze nie widać. Godzina, data. 30 stopni na dworze. Ale jest tak fajnie. Tak świeżutko. Cukierniczy, no i tu już robią torty. Zobaczcie, ja. Zobaczcie, jakie torty. Ja. Nie. Dobra. Happen, oh my god. So there is something catching. Torba taka spadła na nogi, Lucy się przestraszyła. Nie,
Dobra, wrzuć. Zwiało taką torbę z ulicy na nogi Lucy. Lucy się przestraszyła, że to jakiś niechciany zwierzak przebiegł jej po nocy. No. Roast machine. Tak mniej więcej wygląda. Polejmy sobie sosikiem. Wygląda ciekawie. Spróbujmy. Dobra, śniadanko zjedzone. Idziemy w trasę dalej. Troszkę byliśmy tacy lekko rozczarowani. Dobre jedzenie, smaczne, ale po prostu to, co na zdjęciach było, to zupełnie inaczej wygląda niż w rzeczywistości. Mamy podejrzenia po prostu, że właściciel się zmienił. To są zdjęcia spod, ale człowiek najedzony, człowiek zadowolony. Zobaczcie, jakie piwiarnia belgijskiego piwa. No. 10:30. Good time for the beer? Tak. Okej. No ale do takiego miejsca to ciężko odmówić. Nie wiadomo, czy jeszcze będziemy tu przechodzić, czy nie. No, w kolorach Belgii. Okay. Dzięki. Czyli nie można się napić o 10:30 piwka, bo otwierają dopiero od 11. Bardzo dużo tych takich mieszkań w centrum zostało przerobione na różnego rodzaju sklepiki, kawiarenki. Jacyś sprytni inwestorzy doszli do wniosku, że trzeba przerobić je na małe kawiarenki, puby, sklepy i tak dalej. No bo normalnego mieszkańca nie stać, a jego stać na takie mieszkanie, no to pewnie wybiera sobie jakieś nowoczesne apartamentowiec, o takie coś, w czymś takim czy coś. Co on będzie mieszkał w jakimś starym budownictwie za grube pieniądze? Po co mu to? A to sprawia, że centrum jest atrakcyjne i jest od groma fajnych takich małych miejscóweczek, małych biznesików, które naprawdę fajnie odwiedzą. Dobra, wchodzę tu do środka, ale nie można nakręcać, także w sklepie z pamiątkami nie można było nagrywać, ale na razie nie potrzeba nam pamiątek. Nie chce nam się tak chodzić po tym mieście za bardzo w kółko, bo naprawdę nie wiemy, gdzie tu pochodzić. I jedziemy do kawiarni, w której już byliśmy w pierwszy dzień. I chcemy spróbować tam jakieś innej kawki. No to powiedziałem nowość. Tak, czekamy na taksówkę, stoimy, ale coś nam się wydaje, że chyba ta ulica jest cała zblokowana. I tędy nie można tu wjechać ani dojechać, a my tak stoimy. Gdzie on w ogóle jest? Czemu on jeszcze tu nie przyjechał? Ale to się chyba okazuje, że on tutaj wjechać nie może. Musimy chyba zmienić miejsce, lokalizację naszą, no bo chyba nas tam nie odbierze. Dobrze wiedzieć. No. Hi. Oh, he can. I think your door was broke, so he can open from inside. It's the only way to open the door. Yeah, from outside only. Yeah, so nobody can run. Wracamy do naszej kawiarenki. Tutaj naprawdę dobrą kawę. Tam serwowani, także chcemy tu wracać. Ale